jutro jest zaplanowana taka krótsza wycieczka. We have a shorter trip planned. Do centrum. For tomorrow to the center of town. Po co? What for? Ewangelizować. For soul winning. O, nareszcie. Ja chciałem poprosić pastora Mariusza tutaj na chwilkę. And I would like to ask Pastor Mariusz to come up for a moment. I powie dokładnie mniej więcej jak to będzie wyglądać, co będzie się działo. And tell us how, i dlaczego. What it's going to be like and what's going to happen and why. To może najpierw dlaczego. So maybe let's start with why. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Ewangelia Mateusza 28:18. Matthew 28:18. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Then Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. All authority has been given to me in heaven and on earth. Ja jestem król królów, pan panów. I am the king of kings and the lord of lords. Ja jestem droga, prawda i życie. Ja jestem zbawieniem i światłością świata. The salvation and the light of the world. Nikogo, kto przychodzi do mnie, nie odrzucę precz. I will not cast out anyone who comes to me. Ale nie wszyscy o tym wiedzą. But not everyone knows about it. Dlatego idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Czy coś może stanąć przeciwko temu autorytetowi? Can anything stand against this authority? Jezusa Chrystusa. The authority of Jesus Christ. Jego miłości, łaski i świętości. His love, his grace and his holiness. Dlatego właśnie idziemy. That's why we are going. Jutro po południu. Tomorrow afternoon. Żeby powiedzieć tym, którzy jeszcze nie wiedzą. To tell those who don't know yet. Ty już wiesz. You know. Jesteś błogosławiony. And you are blessed. Ilu nie wie o tym i nie są błogosławieni? How many don't know and are not blessed? Ilu ludzi chodzi w ciemności i w nieszczęściu? How many walk in darkness and in unhappiness? Koniec z tym. Jutro idziemy im powiedzieć. Amen. Let's put an end to it and let's go and amen. Tell them. Amen. Powiemy im. We're going to tell them. Wszelka władza na niebie i na ziemi należy do Jezusa. All authority on jest zbawieniem, on jest życiem, on jest drogą i prawdą. Belongs to Jesus. He is on jest salvation. Radością. His life, his hallelujah. He is the way and and truth. He's our joy. Nie? Wow. Dzięki ci, Duchu Święty. Thank you, Holy Spirit. 14:30. 2:30. 14:30 spotykamy się przed głównym wejściem. We meet in the proszę main uwagę. Entrance at 2:30. Część osób pewnie pojedzie samochodami. Some will probably drive. Część osób być może pieszo. Some will probably walk. Spotkamy się tam o godzinie 15:00. We're going to meet down there at 3:00. Znaczy pojedziemy tam 14:30, zaraz powiem. W centrum Szczyrku. In the center of town. Jest taki plac z fontanną, tak, there's gdzie bardzo dużo ludzi przychodzi. With a fountain where a lot of people cross. Festyny, koncerty tam są organizowane. And all their festivals and concerts are organized there kiedy, in that square. Kiedy zjeżdżamy z naszego środka w dół. When you come down from the hotel. Kierujemy się w lewo do skrzyżowania. You make a left on the main road to the intersection. Na skrzyżowaniu jeszcze raz w lewo. You make another left at the intersection. Mijamy Polo Market. You go past Polo Market. I dojeżdżamy do miejsca, gdzie jest stary młyn. And you reach jeśli dobrze pamiętam. A place taka restauracja po lewej stronie. Where on your left you will see this restaurant called Stary Młyn. W środku jest pełno ławek. And inside there are a lot of benches. Jakaś taka fontanna w postaci kuli czy czegoś takiego. Like a fountain that's in the shape of a sphere or something i tam like that.
będziemy głosić Jezusa. And that's where we're going to preach Jesus. Mamy traktaty. We have tracts. Mamy też kilkadziesiąt albo kilkaset tych bransoletek. We have also a number of these bracelets. Ratujących życie. Your lifesaver bracelets. I będziemy wyjaśnić ludziom, w jaki sposób to ratuje ich życie. And we're going to explain to people how these will save their lives. Ale chcę też zaprosić do współpracy pastorów. But I also want to invite the pastors to work with us. Żeby dali krótkie świadectwa albo krótkie przesłanie ewangeliczne. To share short testimonies or short evangelical messages. 3 minuty. 3 minutes. Będziemy grać, śpiewać. We're going to play and sing. Andrzej będzie tańczył. Andrzej is going to dance. W zeszłym roku tańczyliśmy. Prawda? Tańczyliśmy. We danced last year. Razem z orkiestrą z Ukrainy zresztą there tańczyliśmy. There was a band from the Ukraine and we danced with them. Co się w tym roku wydarzy? Nie What's wiemy. Going to happen this year? I don't know. Ale jak Bóg da nam tańczyć, to będziemy tańczyć. But if God lets us dance, we're going to dance. Ale również zapraszam tych wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoim świadectwem albo przesłaniem. But if anyone here would like to give a brief testimony or share a brief message, you're also welcome. Proszę przyjdźcie do mnie po dzisiejszej sesji. Please come and see me after tonight's session. Albo przed jutrzejszą sesją. Or before tomorrow morning session. Żebyśmy mogli ułożyć taki plan. So we can make a like a schedule. Będziemy oczywiście rozdawać traktaty. We're going to be handing out tracts. Będziemy modlić się. We're going to pray. Będziemy rozmawiać z ludźmi. We're going to talk to people. I będziemy ich zapraszać. And we're going to invite them. Na godzinę 18 jutro tutaj na sesję. Here to our session at 6 o'clock tomorrow night. Na 20, przepraszam. Sorry, na 20. 8 o'clock. Już myślałem, że nie na sesję. Na kolację. O, widzisz. Rozumiem was. Rozumiem te obawy. Dobra, nie na 18, na 20. Okay, not 6 o'clock, but 8 o'clock. Więc jutro grupa muzyczna będzie miała taki specjalny wieczór muzyczny. So tomorrow the band will będzie have a special specjalne przesłanie ewangeliczne. Music night and we'll have a special message, like a gospel message. I zapraszamy ludzi. And so we're going to be inviting people to that. I co jeszcze potrzebujemy? And what else do we need? Absolutnie. The Holy Spirit. Absolutely. I co jeszcze potrzebujemy? What else? Modlitwę. Prayer. Dzisiaj wieczorem. Tonight. Będziemy się modlić po sesji albo we're na koniec sesji. To pray at the end of the session. Jutro rano tam. Tomorrow morning. W tym miejscu o godzinie 8. In our regular place at 8 o'clock. I także w trakcie pierwszej sesji porannej. And also during the morning session. I również osobiście, indywidualnie, każdy w swoim pokoju przed Bogiem. And also each person personally, individually in their room before God. Bo nie God. Dzięki mocy, ani dzięki sile człowieka, ale dzięki Duchowi. Because it's not by might, dzieje. Not by human to power. To jest Boże dzieło. But by to the Spirit. To jest Boża Ewangelia. On przekonuje. My jesteśmy it's narzędziami. God's power, it's God's gospel. He's ukochanymi, the one that wspaniałymi, wyczyszczonymi narzędziami. We are just instruments. Ale to On robi. Amen. We are beautiful dziękuję instruments, bardzo. But it's His work. Amen. Dzień dobry, dobry wieczór. Good evening. Nie będę przedłużał już żadnymi dodatkowymi wstępami, bo mamy poślizg z tego, co się domyślałem. As far as I understand, we are a little late, so I'm not going to delay this any longer. Na pewno chciałbym wszystkich zachęcić do dyskusji, bo wczoraj mieliśmy tutaj dyskusję późno wieczorem, jeszcze po tej kawiarnianej sesji. But I would definitely like to encourage everybody to participate in the rap sessions, because last night after the kind of session in the cafe, we had a rap session here. I myślę, że to był bardzo też owocny czas, więc jeżeli ktoś miałby się nudzić jeszcze wieczorem, to zapraszamy tutaj na dyskusję. And I think it was a very fruitful time, so if you're bored in the evenings, please come and join us for rap sessions. Okay, a teraz przejdźmy do słowa. So now let's open the word. Pomódlmy się, drogi Ojcze, let's proszę pray. Cię, błogosław to słowo. W Twoim najświętszym imieniu. Amen. Dear Father, please bless your word in your holy name. Amen. W Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale,
In Matthew 11 czytamy. O ukojeniu. W 29 wersecie Jezus mówi o ukojeniu. O ukojeniu dla naszych dusz. A jak myślicie, czy nasze dusze wymagają ukojenia? We read about rest in verse 29. We read about rest for our souls. Do you think that our souls need rest? Nie wiem, czy jest jakieś inne słowo po polsku, znaczy po angielsku, bo ukojenie. Comfort, maybe. Właśnie, ale po angielsku też odpoczynek, czyli coś, co pozwala nam być takim spokojnym, nie martwić się o przyszłość. Something that helps us be at peace, not to worry about the future. Pomyślcie o tym przez chwilę, o ukojeniu dla waszych dusz. Think about it. Czym mogłoby to być? Co mogłoby to być? Rest or comfort for our souls. What could this be? Jezus chce nam dać to ukojenie. Jesus wants to give us this kind of rest. Ale droga do tego ukojenia jest nietypowa. But the way we reach this rest is unusual. Kiedy myślimy o takim odpoczynku i takim błogostanie dla naszych ciał, to myślimy właśnie o jakimś fajnym miejscu, fajnych okolicznościach, może jakaś miła muzyka. When we think of rest and kind of relaxation for our bodies, we think of a nice place, maybe cool music. Ale Jezus chce nam dać głębsze ukojenie dla naszych dusz. Give us deeper rest, rest for our souls. I to, co proponuje, jest, myślę, że takie ciekawe i kontrowersyjne nawet. And I think that what he suggests as a solution is interesting and maybe even controversial. Mówi: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. He says, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Mogłoby się wydawać, że droga do tego ukojenia jest niewłaściwa. You might think that this is not the right way to reach rest. Droga do ukojenia to to nie jakiś dodatkowy ciężar. It's not we don't reach rest by taking on another burden. Nie coś, co miałbym wziąć na siebie. It's not something I take upon myself. Raczej miałbym coś zrzucić, miałbym po prostu sprawić, żeby było mi lżej, a Jezus proponuje, żeby coś wziąć. I would think that I should maybe shed something, shed a burden to feel lighter, but Jesus tells me to take something on. Ale daje pewną obietnicę. But at the same time he gives a promise. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. For my yoke is easy and my burden is light. Wyczuwam w tym wielkie zachęcenie. I sense great encouragement in this. To zaciekawia mnie. It makes me curious. Jestem tym zainteresowany. I'm interested in this. Bo nie jest to takie popularne, nie jest to takie wprost. Jest w tym coś intrygującego. Because it's not common, it's not straightforward. There's something intriguing about it. W naszej relacji z Bogiem jest zawsze coś intrygującego. There's always something intriguing in our relationship with God. Czasami przychodzą nam różne myśli, takie od razu, czym jest chrześcijaństwo, czym jest relacja z Bogiem. I zazwyczaj nie są to właściwe myśli. Do właściwych myśli sięgamy, kiedy otwieramy Słowo, kiedy słuchamy Ducha Świętego. Normally we automatically have those ideas of Christianity and of what it means to have a relationship with God,
And those ideas that come to us naturally are not right, because the real definitions are found in the Word of God. Hmm. Mówię o tym dlatego, że przez te lata, kiedy chodziłem z Bogiem, widziałem wiele sytuacji, w których ja czy inni ludzie decydowali bardzo szybko, osądzali bardzo szybko, wybierali pewne rozwiązania bardzo szybko, właśnie nie myśląc, nie zastanawiając się nad tą intrygującą zachętą, weźcie moje jarzmo. Well, the reason I'm talking about it is because in my experience as a Christian, I believe that myself and also other people have made certain decisions very quickly or made judgments very quickly, did not stop to think about those intriguing words. Take your yoke upon me, my yoke upon you. Sorry. Dam jeden przykład. Czy jest tu Robert? Is Robert here? Korczyński. Jechaliśmy dzisiaj do Krakowa i rozmawialiśmy trochę. Dzisiaj jechaliśmy do Krakowa? Tak, tam z powrotem. Oh. Już jesteśmy z powrotem. Okay. So I will give you an example. Przepraszam, coś źle usłyszałam. I will give you an example. So Robert and I went to Krakow today and on the way we had a conversation. I Robert opowiadał mi pewne doświadczenie, kiedy odwiedził jeden z kościołów, w którym akurat trafił na taki pewien incydent. No. And Robert shared this experience with me and he told me about his visit to one of the churches where he came across this incident. Mówisz, że zawsze mu się tak zdarza, że jak odwiedzi jakiś kościół, to coś takiego dziwnego się dzieje tam. He says that every time he visits some church, something strange happens there. Mianowicie pastor w tym kościele przy okazji ogłoszeń mówił o dwóch rzeczach. Jednej dobrej, jednej złej, drugiej dobrej. So the pastor in the church was giving announcements and as he was giving announcement, he also said was talking about two things. One was good and the other was bad. Tą złą rzeczą było to, że Kościół znowu musiał wykluczyć ze swojego grona trzech członków. And the bad thing was that the church again had to remove three members from the congregation. Natomiast dobrą informacją było to, że dwie siostry, które miały być wykluczone, nie zostaną wykluczone. But the good news was that two sisters who were supposed to be removed from the congregation will not be removed from the congregation. Albowiem wyraziły pewną skruchę i taką deklarację, że już poprawią się i because they repented and they, you know, they promised to do better and to behave. Zdziwiło to, że ten pastor tak swobodnie o tym mówił, tak jakby to co jakiś czas takie ogłoszenia się pojawiały tam. And Robert was kind of surprised that, you know, this pastor was speaking about this in such a casual way, as if they had these kind of announcements quite often. I powiedział, że nawet kiedy był w środowisku Świadków Jehowy, to tak delikatniej mówiono o tych kwestiach i było to bardzo rzadko. And he said that even when he was with the Jehovah's Witnesses, they spoke about these things in a more delicate way, and it was very infrequent. I zrozumiałem, że czasami używając takiej terminologii biblijnej, możemy zachowywać się bardzo cieleśnie. And I thought that we can often be very fleshly as we speak in biblical terms. Czy naprawdę rozumiemy, czym jest łaska Boża? Do we really understand the grace of God? Czy naprawdę rozumiemy, czym jest to lekkie brzemię i miłe jarzmo? Do we really understand the meaning of the easy yoke and light burden? Czy nie jest tak, że bardzo szybko idziemy do tych ludzkich rozwiązań? Aren't we very quick to reach for human natural solutions? Apostoł Paweł miał bliskiego współpracownika. Paul the apostle had a very close co-worker. Był nim Tymoteusz. Timothy.
I w listach do Tymoteusza wyrażał swój stosunek do niego, wyrażał jakby właśnie taką ojcowską miłość. And his letters to Timothy express the relationship, Paul's relationship to Timothy, his fatherly love for him. Myślę, że ta miłość i ten stosunek do Tymoteusza był odzwierciedleniem tego, czego apostoł Paweł doświadczył od Jezusa. And I think that this fatherly love was a reflection of what Paul experienced in his relationship with Christ. Było jakby przejawem właśnie tego, co on wziął od Jezusa na swoje barki. It was an expression of what he had taken upon himself, which he received from Jesus. Właśnie tego lekkiego brzemienia i tego miłego jarzma. This easy yoke and light burden. I wiemy, kim był Tymoteusz, wiemy, że był liderem, pastorem i potem biskupem w Efezie. We know who Timothy was. We know that he was a leader, the pastor, and then the bishop of the church in Ephesus. I wiem, że rzeczywiście to, co przyjął od apostoła Pawła, wydało owoc, wielki owoc. And we know that what he received from Paul really bore fruit, great fruit. Wierzę również, że dla Tymoteusza było to życie właśnie pełne takiego ukojenia i takiego komfortu, takiego takiej miłej pracy dla Boga. And I also understand that this for Timothy, Timothy's life was a life of rest and comfort in God. I życzyłbym sobie takich owoców w moim życiu. And I wish I would like to have this kind of fruit in my life. Dlatego przeczytam jeden werset, który tak myślę dość jest ważny, żeby odkryć tą relację. So I'm going to read one verse which is important for us to discover this relationship. To jest Tymoteusza, drugi to Tymoteusza 1:6. We find it in 2 Timothy 1:6. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Myślę, że właśnie apostoł Paweł przypomina ten moment Tymoteuszowi w konkretnym celu. I think that Paul has a reason to remind Timothy of that moment. Włożenie rąk na Tymoteusza. The laying on of hands. Powierzenie mu pewnej roli. When a certain role was put on Timothy, pewnej odpowiedzialności. A responsibility was committed to him. I możemy w tym właśnie odczytać, że takiego brzemienia. And also what we can see here that was that a certain yoke was put upon Timothy. Jeśli przypomnimy sobie życiorys apostoła Pawła, to również on coś takiego trzymał od Jezusa wprost. And when we think on the life of Paul, we see that this is something that he had also received from Jesus. I Paweł mówi, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej. And Paul says to that you would stir up the gift of God. In Polish it says the gift of God's grace. Byś powrócił do tego momentu, w którym ta łaska została ci przekazana i abyś sprawił, by to na nowo rozgrzewało twoje wnętrze, twoje serce. That you would go back to that moment where the grace of God was shown unto you and that this would stir up your heart anew. Nasze ukojenie, nasze owocne życie właśnie jest zależne od tego ognia, które płonie w nas. Our rest and our fruitful life depends on this fire, this which must be stirred up in us. W drugim rozdziale, w pierwszym wersecie powtarza. Tak więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. And in chapter 2, in verse 1, we see that Paul says this again. Therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Możemy się zastanawiać, czym jest to brzemię i czym jest to jarzmo. We might wonder about this yoke and this burden. To jest po prostu odpowiedzialność za
za dar, który otrzymaliśmy. But what it is our responsibility for the gift we have received. Kiedy ktoś daje nam coś cennego, when somebody gives us something precious, to troszczymy się o to. We take care of it. Pielęgnujemy to. We look after it. Chcemy, żeby jak najdłużej nam to służyło. We want it to serve us as long as possible. Kiedy ten darczyńca nas odwiedza, to chcemy zaprezentować ten dar i pokazać, że jest on dla nas wciąż ważny. And when the giver visits us, we want to show off this gift and show the giver that it's still important to us. Czy nie jest miłe wracać do czegoś, co jest dla nas bardzo cenne? Isn't it a great thing to return to something that is very precious to us? Czy nie jest to coś, co nas ubogaca, by znowu odkrywać wartość tego daru, tego prezentu? And when we rediscover the value of this gift, does this not make us richer? Robert powiedział mi jeszcze podczas tej jazdy, że właśnie wyczuwa to, charakteryzuje nasz Kościół właśnie ta dążność do przedstawienia Bożej łaski. And Robert also told me on our way to Krakow that he sensed this desire to present the grace of God. He senses it in our church. Powiem wam, że nie jest to proste. And I can tell you that it's not simple. Łaska wbrew pozorom nie jest popularna. Contrary to what we might think, grace is not popular. Łatwiej jest sięgnąć do takich prostych, porządnych rozwiązań. It's easier to reach for those default solutions. Nie pasujesz nam, odejdź. You don't fit in, you leave. Nie dajemy sobie z tobą rady, no nie możemy już cię tolerować. We can't handle you, we are not going to tolerate you. Wpływasz negatywnie na całą naszą społeczność. You have a negative influence on our community. No sam sobie jesteś winien. It's your own fault. Te proste rozwiązania. Simple solutions. Można powiedzieć skuteczne, tak? You might możemy say they wyeliminować work. Wszystkie czarne owce. You might say this works because we can easily eliminate all the black sheep. Ale czy nie jesteśmy powołani do czegoś więcej? But aren't we called to something more? Do czegoś, co daje nam większe wyzwanie. To something that gives us a greater challenge. Co wymaga od nas zagłębienia się naprawdę w zakamarki Bożego serca. Something which would require us to go deeper into the hidden places of God's heart. Aby osiągnąć to prawdziwe ukojenie i prawdziwy odpoczynek. To find the true rest and true comfort. Dla naszych braci i sióstr i dla nas samych. For our brothers and sisters and for ourselves. Amen. Amen.
We're going to do something because it's already, we heard two great messages already. Usłyszeliśmy już dzisiaj dwa świetne kazania. One about evangelism. Jedno o ewangelizacji. And one about taking your yoke, taking his yoke upon you. A drugie o and the rest of the Lord. O Bożym brzemieniu i odpoczynku w Panu. And so we're going to do something different tonight. Więc teraz zrobimy coś innego niż zwykle. We're going to, I think, because you've had a lot of messages preached to you to myślę, this so że słyszeliście już do tej pory dosyć dużo różnych kazań. And how many remember the first message? Kto pamięta pierwsze kazanie? Who remembers who spoke the first message? Kto pamięta pierwszego Pastor mówcę? Boyce, right? Pastor Boyce. Pastor Maciek's message this morning. Kazanie pastora Maćka dzisiaj. That was good, wasn't it? Dzisiejsze było świetne, prawda? Give me one statement that he said. Powiedzcie mi jedno zdanie, które on powiedział. No. Ja się zdecydowałem zaufać łasce twojej. Amen. I've decided that that's very good. That's what I got out of it too. Yes. And then Stasiu today. My gosh, that was awesome, wasn't it? Świadectwo Stasia dzisiaj było niesamowite. Oh my gosh, grace transforms people's lives. Łaska zmienia życie człowieka. That guy right there is on fire. Man, ten człowiek he is awesome. Jest naprawdę and, niesamowity, jest wspaniały. What an awesome blessing he is. Jakim jest wspaniałym błogosławieństwem. I sat there this morning and I thought, this man is a better man than I am. Not that I'm comparing myself with him, but tam dzisiaj myślałem sobie, but I thought, jest lepszy ode mnie. This guy nie, że się porównywałem, is like czy coś takiego. Changed. Ale myślałem o tym i tej ogromnej przemianie, która w nim miała miejsce. And I heard he's got a great ministry now in Warsaw with helping people overcome. Że ma wspaniałą służbę teraz, w której pomaga mężczyznom pokonać nałogi. You know? So let's sit and we're going to do something here. Więc usiądźmy. Thank you to our translators who are translating. Oh. Proszę bardzo. Dziękujemy ci, Reni za to, że pomaga w tłumaczeniach i Gabi. It's funny because when a translator just turns into auto mode when they translate a lot. Wiecie, jak to jest, że jak tłumaczy, dużo tłumaczy, to potem jest w takim automatycznym, na autopilocie właściwie. You know, so they're sitting at the dinner table. Więc siedzi przy stole przy kolacji. And they're eating. Yeah. And they're just translating everybody's saying just nonstop. I tłumaczy wszystko, co ludzie mówią przez cały czas. Today at dinner, I'm looking at Anastasia. She's eating and she's just translating everything that everybody's saying. Dzisiaj jak siedziałem przy kolacji, to spojrzałem na Anastazję i ona siedziała i jadła kolację i tłumaczyła wszystko, co ludzie mówili. Just automatically. Automatycznie. I want us to break up into some groups tonight. Ale chciałbym, żebyśmy podzielili się na grupy. And what we're going to do is I'm going to say a couple statements. Powiem parę zdań. And then you're going to talk about it in your group. I potem porozmawiacie o tych rzeczach w swojej grupie. And then maybe we ask you what your group talked about. I potem może zapytamy, co o czym rozmawialiście. And then we'll go to the next statement. A potem przejdziemy dalej. And we'll just do this for a few minutes. I zrobimy to przez parę minut. And I want to talk about forgiveness tonight. Chciałbym dzisiaj mówić o przebaczeniu. Forgiveness. O przebaczeniu. But before we split up in our groups, ale zanim podzielimy się na grupy, I want to tell you two stories. Chcę opowiedzieć wam dwie historie. Not about ciuchcie or ciuchus. Nie będą o ciuchciach ani o ciuchciach. Or ciuchut. Ani o ciuchut. Or two true stories. To będą dwie prawdziwe historie. One of them is going to be something very familiar. I don't know why I thought of these stories this afternoon, but they came to my mind and I kind of laughed. Nie wiem dlaczego przyszły mi do głowy te dwie historie dzisiaj po południu, ale jak od nich pomyślałem, to mnie rozśmieszyły. And they have nothing to do with the message. Nie mają nic wspólnego z dzisiejszym kazaniem. But I just thought that I don't know. I just thought I'd share them with you. Ale pomyślałem, że wam je opowiem. I have a friend in Baltimore that he went to take his driver's ed. He went to take his driver's exam. Mam takiego kolegę znajomego w Baltimore, który jak
poszedł na egzamin na prawo jazdy. And he didn't do as well as he thought he would do. Nie poszło mu tak dobrze, jak się spodziewał. And I said, well, why? What happened? Ja zapytałem go, co się stało. He said, when I was taking the written exam. On powiedział, jak pisałem egzamin pisemny. There were these fill in the blanks. To tam trzeba było wypełnić luki. You know what I'm saying? Like these statements and wiecie, then there's a blank. Chodzi. Że jest zdanie i potem jest taka luka i tam trzeba wpisać brakujące słowo albo grupę słów. And he said the one that really, I don't know why, but he said that this one really stumped him. I on powiedział, nie wiem dlaczego, ale to jedno zdanie naprawdę go tak przerosło. And he said it was this. I on powiedział, że to brzmiało tak. When the blank is dead, the car won't start. Kiedy puste miejsce nie działa, to samochód nie zapali. No, nie działa, but like dead. Like just dead. Jest zepsute, nie działa. Martwe. We don't have that. We don't say that in English. Anyway, in English, dead, like, okay, just for the sake of the joke. Więc po angielsku się mówi, że to jest martwe. Że coś jest umarło. Kiedy coś tam umarło, to samochód nie zapali. Yeah. And I said, well, what did you put there? Ja powiedziałem, no i co tam wpisałeś? What would you put there? Let me ask you, what would you put there? When the blank is dead, the car won't start. What would you put there? Co wy byście tam wpisali? Kiedy coś nie żyje, to samochód nie zapali. Driver. You guys, I cannot tell a joke in Poland. This is like ridiculous. This is like... To jest straszne, nie jestem w stanie opowiedzieć żadnego żartu w Polsce. That's exactly what he wrote. Więc on właśnie to napisał. He said, when the driver is dead, the car won't start. Napisał, kiedy kierowca nie żyje, to samochód nie zapali. I don't know. How are you guys, I tell you. Have you guys heard that one before? Czy słyszeliście to wcześniej? He must have been Polish, says Gosia. Yeah, my wife thinks he was Polish. Now here's the second. This is, I don't know why, but I just sometimes think of this and it makes me laugh. I druga historia jest taka, że czasami o niej myślę i mnie rozśmiesza. How many of you use Siri? Kto z was korzysta z Siri? One person? Tylko jedna osoba? Trzy? Siri. You know, when you speak, Siri doesn't speak Polish. When you speak to your phone. Jak mówisz do swojego telefonu? And say do this or do that. Jak masz iPhone'a i mówisz do swojego telefonu i mówisz mu zrób to, zrób tamto. Hey guys. Anyway. How many of you know, like, in your contact list, you have, like, one phone number, you have a name, you know? Na przykład macie w liście kontaktów jakieś imię czy nazwisko. And then underneath is, like, the work number, the mobile number, the home number, the other number, the miscellaneous number. I macie tak numer telefonu do pracy, na komórkę, do domu, inny numer, you know, dowolny numer. You know, his number to work, his number to... Wiecie, numery telefonu tego człowieka w różnych miejscach, gdzie można go namierzyć. So maybe I'm exaggerating the story, but this is how I remember it was told to me. Może przesadzam trochę w tej tutaj, ale tak to pamiętam. Renia Kniachciak wanted to call her husband. Renia Kniachciak chciała zadzwonić do męża. And she said to Siri. I powiedziała Siri. Call my husband. Zadzwoń do mojego męża. And Siri responded. A Siri odpowiedziała. Which one? Którego? So? It's not the end? No, it said which one? You have seven. To nie jest koniec, bo Siri powiedziała, do którego masz siedmiu? That is like, that's the best story. I've told that like maybe 10 times. Najlepsza historia. Opowiadam tą historię cały czas. Okay.
Does everybody know what group you're going to be in? This is going to be, we're going to only do this for 20 minutes. Does everybody know what group they're going to be in? Wszyscy już wiedzą, jakie grupy stworzą, to będzie trwało tylko 20 minut. Okay. Just, each group can have like 5 to 10. Grupy od 5 do 10 osób. You guys figure it out, okay? Sami sobie z tym poradźcie. One second. All right, what are you guys talking about? I didn't even give you a question yet. O czym wy rozmawiacie? Jeszcze nie wam nie zadałem pytania. O, dziewczyny wymieniają się przepisami. Maybe this was not a good idea. Może to nie był dobry pomysł. But they're not done getting into groups yet. All right, so people are already leaving. They've had enough. Ludzie już wychodzą, już mają dość. All right. Here's the first thing. Ale pierwsza rzecz. I'd like to make a couple statements and then I want you to talk about it. Powiem parę zdań, potem chcę, żebyście je omówili. And this is about this discussion tonight's about forgiveness. I dzisiejsza dyskusja dotyczy przebaczenia. And about Joseph. I Józefa. Last night we said. Wczoraj wieczorem powiedziałem. That forgiveness makes us great, doesn't it? Że przebaczenie czyni nas wielkimi. When we forgive ourselves. Kiedy przebaczamy sobie samym. When we forgive other people. Kiedy przebaczamy innym. Genesis 37, and I want you to read the verse together in your group. Powiem, podam wam namiar na werset. Chcę, żebyście przeczytali ten werset razem w swojej grupie. Genesis 37, verses 5 through 8. Pierwsza Mojżeszowa 37, wersety od 5 do 8. 37. 37. 5 through 8. Od 5 do 8. What is happening there? Co tu się dzieje? That Joseph has a dream. Jak Józef ma sen. That his brothers and his family bow before him. Śni mu się, że jego bracia i cała jego rodzina przed nim się kłania. Jemu się kłania, przepraszam. And that he is able to bless them. I że on jest w stanie ich błogosławić. When they're in a great need. Kiedy są w wielkiej potrzebie. But they react and they hate him. Ale na wieść o tym śnie jego bracia reagują, złoszczą się i nienawidzą go. Joseph had a dream. Józef miał sen. A faith dream. Sen wiary. To bless his family. Który był dotyczył błogosławienia jego rodziny. But his family interpreted it as in a cynical way. Ale jego bracia zinterpretowali go w cyniczny sposób. And they didn't see that he was pure about it, and they thought that he wanted to rule over them. Nie zrozumieli, że Józef jest mówi o tym niewinnie i myśleli, że on chce nad nimi zapanować. So Joseph's love and vision for his family was blocked and it was hurt. Więc miłość Józefa w stosunku do jego rodziny została zablokowana, powstrzymana i zraniona. And I want you to talk with your group. Więc chcę, żebyście w swoich grupach about that topic. Omówili ten temat. And I'll give you 4 minutes. Daję wam 4 minuty. 4 or 5 minutes. 4-5 minut. And if you're having too much fun, jeżeli zbyt dobrze się przy tym bawicie, I'm gonna shorten the time. To skrócę ten czas. Okay, go ahead. Więc start. Okay. Dobra. Okay. Let's. What we have? I have three of these for you. This was the first one. Mamy trzy takie ćwiczenia. To było pierwsze. So can I have two groups? Don't worry if your group doesn't get to speak now. We'll have opportunities in a couple minutes to do the other groups. Więc chciałbym poprosić.
Yeah, can I get one or two groups to say jedna albo dwie grupy podzieliły się in a short sentence krótko swoimi wnioskami. Nie martwcie się, jeżeli wasza grupa nie, teraz nie będzie miała okazji. Janusz has got a timer and if you speak too long then there will be a big long beep. So, bo będą jeszcze możliwości do tego, żeby się wykazać. Janusz ma taki timer, więc jak będziecie mówić za długo, to będzie piszczało. What was one? Let's do Gosha's group back there. Więc może zaczniemy od grupy Gosi tam z tyłu. What did your group? What was the main phrase that your group came up with for that? What did you guys discuss? Jaki był wasz główny wniosek? So the main statement was that Joseph's brothers had envy in their hearts. And definitely could not deal with the fact that their father, that Joseph was their father's favorite. And that Joseph had a special blessing on his life and God was revealing things to him. Very good. Thank you. That's true. Bardzo dobrze. Dziękuję. To prawda. Thank you. Good point. How about Stasiu's group back there? Teraz może grupa Stasia tam z tyłu. Ja myślę, że Józef, który dostał objawienie, on zdawał sobie sprawę, że to nie jest jego dzieło, że to Bóg musi dokonać. I think that Joseph, who received this revelation, realized that it was not his work and it was something that God had to do. Yes. Why? Well, amen. Amen. Okay. I'll just make one or two comments and then we'll go to the next jeszcze, point. Jeszcze dam takie jeden albo dwa komentarze i potem przejdziemy dalej. I think that God gives us dreams and visions. Myślę, że Bóg daje nam marzenia i wizje. In our hearts. Które umieszcza w naszych sercach, to do great things for God, abyśmy czynili wielkie rzeczy dla Boga, to do great things for our family, abyśmy czynili wielkie rzeczy dla naszej rodziny, to do great things in our business, dla naszych rodzin, dla naszych może działalności gospodarczych, or in our personal lives, albo może w naszym osobistym życiu. But that dream can have illusions, ale w tych marzeniach możemy też mieć złudzenia. And Joseph had it, maybe he had an illusion about his family. Ja myślę, że Józef być może żywił jakieś złudzenia co do swojej rodziny. Maybe it's just my theory. Być może to jest po prostu takie moje przypuszczenie. And Joseph had a vision to bless his family. I miał taką wizję, żeby błogosławić swoją rodzinę. But God had to reveal to Joseph. Ale Bóg musiał mu pokazać the sinfulness and depravity of his family. Grzeszność i deprawację jego rodziny. And that really broke him. I to naprawdę go złamało. Corrie Ten Boom said this in her book The Hiding Place. Corrie Ten Boom powiedziała w swojej książce Bezpieczna kryjówka. Love is the strongest force. Miłość jest najpotężniejszą siłą na świecie. And when it is blocked, that means pain. I kiedy jej kiedy ta siła jest blokowana, to pojawia się ból. There are two things that there are two things we can do when this happens. I dwie rzeczy możemy zrobić dwie rzeczy, kiedy tak się dzieje. We can kill that love so it stops hurting. Możemy zabić tę miłość, żeby przestało nas boleć. But then of course a part of us dies too. Ale wtedy oczywiście umiera również część nas. Or we can ask God. Albo możemy poprosić Boga, to open up another route for that love to travel. Aby stworzył nową drogę dla tej miłości. Joseph was in that place. I Józef właśnie znalazł się w takim miejscu. And God was going to provide him another way that vision in his life could travel and not get offended by his brother's depravity. I Bóg właśnie tworzył nową drogę dla jego wizji, w której nie przeszkodzi deprawacja i grzeszność jego braci. Joseph maybe, I don't know, just a thought, maybe Joseph was striving. I to jest moje następne przypuszczenie, że być może Józef zmagał się. He was just striving. Męczył się. And like he was just trying to he was striving inside. Wewnętrznie. And when we strive,
I kiedy się zmagamy wewnątrz, we have these illusions, mamy złudzenia. And when God starts to break these illusions, i kiedy Bóg zaczyna te złudzenia burzyć, then we have that crisis that we talked about last night and the night before. Pojawia się kryzys, o którym była mowa wczoraj i przedwczoraj. We need to, I like what was said earlier this evening in the messages. Podoba mi się to, co usłyszeliśmy wcześniej już dzisiaj w poprzednich kazaniach. That there is an easy yoke. Że jest lekkie jarzmo, that God gives us. Miłe jarzmo, które Bóg nam daje. Because when we strive, bo kiedy się zmagamy, if I'm a leader, jeżeli jestem przywódcą, or if I'm a leader in my family or in the church, albo prowadzę swoją rodzinę, albo kościół, or in my friendship, albo w przyjaźni, or whatever in my ministry, albo gdziekolwiek w służbie, if I'm striving, jeżeli się zmagam, then I'm going to burn out. And people around me are going to burn out. To wypalę się i ludzie wokół mnie również się wypalą. And Joseph, I think, was striving a little bit. I ja myślę, że Józef trochę się zmagał. Just a theory. To jest moja taka teoria. I could be wrong. Może się mylę. And God had to break that. I Bóg musiał to przełamać. And put him in jail. I umieścić go w więzieniu. So that he could be there and let God break him. Po to, żeby Józef pozwolił Bogu na to, żeby go złamał. Second question. Drugie pytanie. Okay, ready? Gotowi jesteście? Genesis 42, verses 1 through 6. Pierwsza Mojżeszowa 42, wersety od 1 do 6. 42. 42. 1 through 6. Od 1 do 6. 42. 42. 1 through 6. Od 1 do 6. Joseph's brothers come to Egypt for food. Bracia Józefa przybywają do Egiptu po jedzenie. Because of the famine in Canaan. Z powodu głodu, jaki zapanował w Kanaanie. And now Joseph. I teraz Józef. Is Pharaoh's governor. Jest gubernatorem faraona. Over Egypt. Nad i panuje nad Egiptem. And he has a storehouse of corn. I ma spichlerze pełne kukurydzy. Read those verses. Przeczytajcie te wersety. And then just talk about them with your group. I potem omówcie je w swoich grupach. Okay, can we hear? Can you guys hear me? All right. Okay, hello, hello. Czas okay. Stop. You guys doing all right? Dobrze się czujecie? This is what we do every Wednesday night in Houston, by the way. Tak przy okazji to w Houston w każdą niedzielę wieczorem właśnie mamy Wednesday. W każdą środę wieczorem mamy takie nabożeństwo. We teach and then we discuss and then teach. Nauczam i potem grupy omawiają to, co mówiłem i potem nauczam dalej. So, let's pick on Pastor Dragon's group. Więc może teraz zapytamy grupę pastora Dragana. And then who's the group leader over here? Andrzej. A potem Andrzej. You guys work that out and then we'll just listen to Pastor Dragon. Wy się tam dogadajcie, a tymczasem Pastor Dragon nam opowie. You go first. Yes, sir. That's who made the most mess. Okay. We said that the verses 1 to 6 are a divinely ordained fulfillment of what the Lord has put on Joseph's heart many years ago. Yeah. Więc my stwierdziliśmy, że te wersety mówią o tym, jak Bóg zorganizował spełnienie wizji, którą dał Józefowi wiele lat wcześniej. I to Boże spełnienie tej wizji było zupełnie niewyobrażalne dla Józefa. Było to coś, czego Józef nigdy by się nie spodziewał. I może jeszcze jedna zasada. Że Bóg w nasze serca wkłada pewne rzeczy dziś, które spełni za może 5, 10, 15 lat. I wiemy o tym. Wow. Ale nie mamy pojęcia, jak on to zrobi. Amen. I on nam nigdy tego nie okaże, nie objawi. Bo nigdy nie poszlibyśmy tą drogą. Wow, very good. Amen. Bardzo dobrze. Amen. Very good. I'm getting ideas for new messages from your comments. Wasze komentarze dają mi dużo pomysłów na kazania. Okay. The Pastor Maciek Andrzej group.
Więc grupa pastora Marcinka łamanego na Andrzeja. Ale my mamy takie... A może zapytam tak. Czy mamy w kontekście przebaczenia, czy też... So do you want us to talk about forgiveness or about other things also? I don't know. Nie wiem. Whatever you guys discuss, we would like to hear that. Powiedzcie po prostu, do czego doszliście. Nie filozuj. Okay, so we have two conclusions then. So I'm going to share one, and my friend here is going to share the other. Why are you not using his name? Do you guys have a conflict? Dlaczego nie mówisz o nim po imieniu? All right, go ahead, Andrzej, and then Pastor Maciek. Proszę stawać. Stawać. I głośno mówić. So I asked this question at the beginning. Why did the brothers immediately think that Joseph wanted to rule over them? Yeah. Tak naprawdę w tej historii nie chodziło o to, że ktoś chce nimi rządzić, tylko że oni odniosą korzyść na nim. Because in, right away in this the answer we get is that in this, the point of this story is not that somebody wants to rule over somebody else, but that they are going to have an advantage in this. I czasem nam się wydaje, bo ja to przekładam na naszą relację z Jezusem. And I kind of interpret it as a type of our relationship with Jesus. Czasem się nam wydaje, że Jezus coś od nas wymaga. So sometimes we feel like Jesus wants something from us. A tak naprawdę później okazuje się, że to my mieliśmy na tym skorzystać. When in reality we end up finding out that it was our advantage actually. A w kontekście przeważenia to już kolega. And here my friend here is going to tell you about what we our conclusions regarding forgiveness. Nie wstydź się. Śmiało, śmiało. Wtedy lepszy czuć. Ja chciałem powiedzieć, że ja zgadzam się z... I just wanted to say that I agree entirely with my predecessor. Oh my God. And I just would like to say that maybe next time we have to vote, we should vote over who's going to speak, but first we should vote over how we're going to vote over who's going to speak. Only in Poland can things get so complicated. I don't understand. Tylko w Polsce można tak skomplikować rzeczy. But just to make a short, long story short, I'm just going to say no. What was I supposed to say? Okay. So, I wanted to say that God had to bring Joseph through all those things to break him. And because, as we read at the beginning, when we have visions from God, the visions, those visions might make us proud. And just so we don't exalt ourselves over others, God has to break us. That's good. And when Joseph's brothers came to him, he could have exalted himself over them, he could have ruled over them, but he had already been broken by God. He was in position the right position to rule over them, but he was already broken by God. God had broken him and taught him about forgiveness. Wow, very good. I just wanted to make sure that my friend here agrees with what I said. You guys are so politically correct. Okay. So that was very good. I think that Halinka should now Pastor Maciek, that was very good. Excellent, very good. Bardzo dobrze, Pastor Maciek.
So I'm going to make one or two points. Więc chciałbym też teraz powiedzieć jedną lub dwie rzeczy. And then go to our last and third and last discussion. I potem przejść do naszej trzeciej i ostatniej dyskusji. And here's the main point of what I want to say tonight. I oto główny punkt mojego kazania dzisiaj. Okay. So we're all preaching together. We're all preaching tonight. My wszyscy właściwie mamy dzisiaj kazanie. So if you notice in Genesis 42, in the same chapter, a couple verses later, in verse 9. Zauważycie, że w tym samym rozdziale, kilka wersetów dalej, w wersecie 9. What does it say? Co tutaj jest powiedziane? What happens to Joseph? Look at your Bible there. Co się dzieje z Józefem? Somebody tutaj. Tell me what is Joseph? Ktoś może mi powiedzieć, co Józef tutaj robi? What? Joseph remembers. Józef przypomina sobie. He remembers his dream. Przypomina sobie sny. And I never saw that until today. I nigdy tego nie zauważyłem, dopiero and teraz. This is the main point I want to make tonight. I oto mi wchodzi w całej tym przesłaniu na dzisiejszy wieczór. And if you remember only one thing tonight, jeżeli zapamiętacie tylko jedną rzecz this, z dzisiejszego wieczoru, to zapamiętajcie to, that God will give you dreams, że Bóg da wam wizje, sny, desires, faith dreams, pragnienia, marzenia, wiary, things that you really want to do, rzeczy, które naprawdę będziecie chcieli zrobić, be a missionary, może chcecie być misjonarzami, be an awesome mom, może ktoś chce być wspaniałą mamą. But what happens? Ale co się dzieje? Joseph's dream sen Józefa is broken, jest złamany, skruszony, through the depravity, through the failure of his brothers. Przez upadek, grzech jego braci. But what does he have to do? Ale co on teraz musi zrobić? This is the main point right here. I o to chodzi tutaj. Joseph has to forgive. Józef musi przebaczyć. Because when he forgives, bo kiedy przebaczy, there's a bridge. To przebaczenie stworzy most. From the dream pomiędzy jego snem to the from the dream to the realization a jego spełnieniem. We have to forgive, musimy przebaczyć, for the dream that God puts in our heart to work. Jeżeli sen, który Bóg daje nam, wkłada w nasze serce, ma zadziałać, ma rzeczywiście nastąpić, to się urzeczywistnić, to musimy przebaczyć. Without forgiveness, bez przebaczenia, the plan of God can't move forward. Boży plan nie może iść do przodu. Without forgiveness, bez przebaczenia, God can't reveal himself to an entire nation. Bóg nie może się objawić całemu narodowi. And there's so many historical examples of that. I mamy tak wiele przykładów tego w historii. That when our dreams are broken, że kiedy nasze sny i nasze marzenia są zniszczone, when we are broken, kiedy and jesteśmy we can't skruszeni continue, i nie możemy iść dalej, and we choose to forgive, ale decydujemy się przebaczyć, life goes on, to życie toczy się dalej, and we go to the next stage. Przechodzimy do następnego etapu. And so, here's the next question. Więc oto następne pytanie. Jesteście gotowi? And then how many groups do we have left? Ile grup jeszcze nie mówiło? And, raz, dwa. Who's the boss of this group here? Kto tutaj jest szefem? Okay. Okay, you guys decide. Zdecydujcie między sobą. And who's the group? Who's the boss here? A kto jest tutaj szefem? Kto? Gabi. Gabi, okay. Gabi, you've been designated. You've been Gabi voted. Zostałaś wyznaczona. Here we go, ready? Przegłosowali cię. Here's the question. Więc uwaga, oto pytanie. Okay. And it's a different verse. To jest inny werset. Luke chapter 9. Łukasza 9. Verse 55. Werset 55. Luke 9. Łukasza 9. 55. 9:55. Read that verse. Przeczytajcie ten werset. And answer this question. I odpowiedzcie na to pytanie. This question here. I pytanie jest takie. Why should we forgive? Dlaczego mielibyśmy przebaczyć? And what does it change? Dlaczego mielibyśmy przebaczać? Co to zmienia? Why should we forgive? Dlaczego mielibyśmy przebaczać? And what does it change? I co to zmienia? Okay, 5 minutes. 5 minut. Siedemnaście sekundy. 17 seconds. Okay, can we talk? Can we do this? Możemy już zaczynać? I can see that this group over here is just burning to give their answer. Widzę, że ta grupa tutaj po prostu rozsadza ją, nie mogą się doczekać.
And then this group over here is just like the other side of the calm, the quiet. A ta grupa tutaj sobie siedzi spokojnie i ma nadzieję, że nikt ich o nic nie zapyta. So, and I think we have other groups that myślę, we have not recognized. Myślę, że są też inne grupy, które się kryją i nie rozpoznaliśmy ich. So at the end, so at the message in a second, we'll give you a chance to voice your comment. Więc na końcu będziecie też mieli szansę się wypowiedzieć. Or forever hold your pokoj. Albo zamilknijcie na zawsze. sounds pretty extreme. Okay, this group, what did you get out of that verse in relationship to forgiveness? Wyczytałyście w tym wersecie w związku z przebaczeniem. Sorry. So we found in this verse that God's Spirit leads to forgiveness. And we forgive out of obedience to the authority of God. And it's God's will for us to forgive. And as a result of forgiveness, souls are saved. Amen. Very good point. Świetny świetne słowa. Another idea for another message. Jeszcze kolejny pomysł, kolejna myśl do kazania. Thank you. Dziękuję. Wow. Okay, who wants to speak here? Okay, kto tutaj będzie mówił? All right. If you want. Więc mamy tutaj kilka myśli, bo jedna jest taka, że kiedy nie przebaczamy, to nie myślimy z Bogiem. And forgiveness can save life. Że przebaczenie może uratować życie. I że nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze modlitwy, dopóki nie przebaczymy. Bo kiedy nie przebaczamy, to zakłóca nasze relacje z innymi. Forgiveness restores our relationships. Więc przebaczenie odbudowuje te relacje. Wow. And then forgiveness can change our spirit and our attitude towards beliefs that have been ingrained in us. I że przebaczenie może zmienić naszą postawę i nasz sposób myślenia wobec pewnych zasad, które zostały nam wpojone. Wow, that's very good, huh? Wow. I think Emma's going to do a rap session for the ladies. And that's really good stuff. Emma or no. Abby? What? Emma or Abby? I mean, sorry, Abby. To, że Abby zorganizuje dyskusję dla kobiet, bo mają świetne pomysły. I just have a couple comments. Ja mam parę komentarzy tylko. And then we'll close. I potem zakończymy. And at the wrap at 11 o'clock here, i potem o 11 będziemy mieć dyskusję. We're going to talk about seven proofs. I powiem o siedmiu dowodach. Seven proofs. Siedmiu dowodach. That we've forgiven someone. Na to, że komuś przebaczyliśmy. And we're going to look at what Joseph did. I przyjrzymy się temu, co zrobił Józef. And you don't want to miss that. I nie będziecie chcieli tego przegapić. That is going to be so good. Bo to będzie naprawdę super. Because I didn't come up with it. Bo ja tego nie wymyśliłem. Okay. Here's the point I want to make. Więc uwaga. That, here it is. Ready? Uwaga, gotowi jesteście? Is that the disciples did not know what spirit they were of? Uczniowie nie wiedzieli, z jakiego są ducha. Because they wanted the power to destroy. Bo chcieli mieć moc, żeby niszczyć. Instead of the power to forgive. My chcieli mieć moc niszczenia zamiast mieć moc przebaczania. That's the first point. To jest pierwszy punkt. And the second thing I want to say. Po drugie, is that we have to forgive for God's sake. Musimy przebaczać ze względu na Boga. Because he forgave us. Bo on przebaczył nam. Colossians 3:13. Kolosan 3:13. And we need to forgive for our own sake. I po trzecie, musimy przebaczać ze względu na siebie samych. In John 20:23. W Jana 20:23. When Jesus said.
Kiedy Jezus powiedział, that those sins that you forgive will be forgiven, those sins that you do not forgive shall not be forgiven. Że te grzechy, które przebaczycie, będą przebaczone, a te, których nie przebaczycie, będą zatrzymane. And it does not mean, i to nie znaczy, that someone has a monopoly on forgiving people. Że ktoś ma monopol na przebaczanie ludziom. But what it means is, ale to oznacza, is that if I sin against Pastor Dragon, for example, że jeżeli ja zrobię coś pastorowi Draganowi, and no, maybe vice versa. Może odwrotnie. He sins against me. On mi coś zrobi, zgrzeszy przeciwko mnie. In this illustration, he's going to come out to be the better guy. Ale w tym przykładzie on na końcu okaże się lepszy niż ja. He sins against me. Więc on zgrzeszy przeciwko mnie. And he comes to me and says, "Forgive me." A potem podejdzie do mnie i poprosi mnie o przebaczenie. And I say, "Yes, I forgive you." I ja powiem, tak, przebaczam ci. Then when he's around me, to potem kiedy on jest wokół, he's free, he's happy, mnie, and he's not under mną, the consciousness of what he did against me. Jest szczęśliwy, jest wolny i nie myśli cały czas, nie jest świadom, nie jest cały czas świadomy tego, co zrobił. But if I say no, Pastor Dragon, I will never forgive you, never, ever. Ale jeżeli powiem nie, Pastor Dragon, nigdy ci nie przebaczę, nigdy, nigdy. Then every time he's around me, to za każdym razem, kiedy jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, he's going to live spirit-filled and he's going to be free in the Lord, but on będzie wypełniony duchem i wolny w Panu, ale będzie miał świadomość grzechu. And so that's what that verse means. Więc to właśnie jest znaczenie tego, takie jest znaczenie tego wersetu. And I want to give you something very awesome here. I chciałbym dać wam tutaj coś świetnego. There's three levels of forgiveness. Są trzy poziomy przebaczenia. And each level is better than the other. I każdy poziom jest lepszy od poprzedniego. The first level, na pierwszym poziomie, is when we forgive and we don't demand compensation. Nasze przebaczenie oznacza, że nie wymagamy zadośćuczynienia. We don't demand payback. Nie wymagamy odpłaty. Okay. The second, which is better than that, drugi poziom, który jest lepszy od poprzedniego, polega na tym, że przebaczamy komuś i nie mamy już nic przeciwko tej osobie. No negativity. Nie mamy negatywnych myśli w stosunku tej osoby, w stosunku do tej osoby. Ale trzeci poziom jest najwyższy i najlepszy. And this is the forgiveness that Joseph exercised with his brothers. I to jest ten rodzaj przebaczenia, który Józef, to jest takie przebaczenie, którym Józef przebaczył swoim braciom. That his forgiveness was so strong. Jego przebaczenie było tak silne, that it erased the past sin. Że wymazało zupełnie przeszły grzech. And that it never happens. Tak jakby on nigdy nie miał miejsca. That's the strongest and the most powerful type of forgiveness, and then that's how God has forgiven you and I. To jest najpotężniejszy rodzaj przebaczenia, jest to przebaczenie, którym Bóg nam przebaczył. But we are not living under sin tonight. Że nie żyjemy dziś pod brzemieniem grzechu. We're not living underneath our mistakes. I nie living under the consciousness of our mistakes. I nie żyjemy w świadomości naszych grzechów. We are free from that. Jesteśmy uwolnieni od tego. And we are free to worship God. Jesteśmy uwolnieni po to, żebyśmy mogli wielbić Boga. And I think that many of us could talk about life before we got saved. I myślę, że gdybyśmy wielu z nas mogłoby opowiadać o naszym życiu przed nawróceniem. But what about when we get saved? Ale a co po nawróceniu? When we make a mistake. Kiedy popełnimy błąd. We need to also apply that forgiveness in our life personally. Musimy tak samo to przebaczenie stosować w naszym życiu. Like Joseph did with his brothers. Tak jak Józef w stosunku do swoich braci. Amen. Amen. Any last comments of anybody that was not represented in a group? Czy ktokolwiek, kto jeszcze nie miał okazji się wypowiedzieć, chciałby jakieś coś tutaj dodać? Anyone? Ktokolwiek. Anyone? Ktokolwiek. Czy jest ktoś taki? Going once, going twice. Po raz pierwszy, po raz drugi. Gone. Sprzedane. Let's take a break. We can just close in prayer and then. Możemy zakończyć modlitwą. And then at 11 o'clock, I'm gonna come back here. Ja tutaj wrócę o 11. And we'll talk about seven ways that Joseph forgot his brothers, and you're going to want to hear this because this is awesome. I omówimy siedem rzeczy, które są dowodami na to, że Józef przebaczył swoim braciom, i to będzie świetne. Let's pray. Pomódlmy się. Father, thank you, God. Ojcze, dziękujemy ci for this discussion. Za tę dyskusję.
for all the thoughts and the comments. Za wszystkie myśli i komentarze. We thank you for Joseph. Dziękujemy ci za Józefa. That he forgave his brothers. Za to, że on przebaczył swoim braciom. He did not hold a grudge. I że nie miał potem im nic przeciwko nim. And he treated them as if it never happened. I traktował ich tak, jakby nic nigdy się między nimi nie wydarzyło. And that's the forgiveness that we have tonight. I takie jest przebaczenie, które dzisiaj mamy w Tobie. In Jesus' name we pray. W imieniu Jezusa Amen. Modlimy się. Amen.
that nothing can be against us, and you are with us. Jeżeli Bóg jest z nami, kto może być przeciwko? Jeżeli Bóg jest z nami, nic nie powstrzyma nas. Jeżeli Bóg jest z nami, kto może być przeciwko? Jeżeli Bóg jest z nami, nic nie powstrzyma nas. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Nasz Bóg jest większy. Nasz Bóg jest większy. On jest silniejszy. Wśród wszystkich królów jest najpotężniejszy. Nasz uzdrowiciel, w mocy potężny nasz Bóg. On jest silniejszy, wśród wszystkich królów jest najpotężniejszy. Nasz uzdrowiciel, w mocy potężny nasz Bóg, nasz Bóg.